Cześć, z tej strony Maksym z Zagrana.pl. Wracamy sobie dzisiaj w kolejny piękny dzień. To zabawy z Far Cry 3. Szczerze mówiąc, jestem chwilowo trochę zagubiony. Nie wiem. Aha, dobra. Czyli znajdujemy się dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy wczoraj rozgrywkę. Musimy się udać teraz na statek stojący na mieliźnie, czyli na statek o nazwie Meduza. Zastanawiam się, czy nie wydzieram się trochę za bardzo do tego mikrofonu dzisiaj. Jestem trochę przygłuchy, bo spędziłem nieco czasu na siłowni. A jak to na siłowni bywa, muzyka była dla uszu bolesna. Bardzo bolesna. Dobra, nie będę wam przecież mówił o siłowni. Nie żebym robił tam biceps, triceps, klatę. Tu trzeba trochę sadła zrzucić. No ale nie będziemy o moim brzuchu rozmawiać. Musimy się udać na Meduzę. A jak tam dojechać najszybciej? No nie mówcie. Drogą? Okej. Buggy się troszeczkę inaczej jeździ niż jeepem, więc dużo bardziej zwrotny. Szybszy. Ma trochę dłuższy przód, przez co zupełnie inaczej się nim kieruje. Natomiast najeździ szybciej, to jest jego główna zaleta, chyba uzupełnienia żadnego nie ma. Wydostaniemy się za chwileczkę poza teren, który przejęliśmy, także... to jeszcze są nasi. Natomiast pytanie, czy ja tędy jakoś przejadę? A może już są blisko, więc przejdę na piechotę? No nie bardzo. Nie bardzo. A korzystając z okazji, wypatroszymy tą skrzynię. Tak, nasi przyjechali, zatrzymali się na kamieniu. Chyba, że możemy tam odbyć szybką podróż, tego jeszcze nie sprawdziliśmy. Nie bardzo, nie możemy, to nic. Dojdziemy tam sobie na nóżkach, to już nie jest tak daleko. Imponująco. Tak, udało nam się znaleźć pod statkiem Meduza. Przepraszam was za taki przeskok, natomiast misja mi się kompletnie nie udała. Zostaliśmy wykryci, także... nie było sensu. Nie było sensu tego kontynuować. Misja polega na tym, żeby wykrytym nie zostać. Jakkolwiek by to trudne nie było. Zresztą już mniej więcej wiemy, co robić. Okay, Jason. Time to take out those pirates. Jeden pirat, drugi pirat. Wejdziemy ich jakoś łukiem, spokojnie, bez nerwów. Aha, momencik, poczekajcie chwilkę. Dobra, już wszystko jest w porządku. Zastanawiam się, czy wejdziemy ich tak szerokim łukiem. Chętnie to ja bym ich wystrzelał tutaj wszystkich, no nie mogę nas zauważyć niestety. Ach. Plecak na łuk jest pełny. Dobra, spróbujmy zrobić plecak, nie pamiętam, czy mam skóry. Chwilka, ładownicy, pakiety do rzucenia. Plecaki na łup. No nie, niestety. Cholera. Czyli jednak te misje poboczne, widzicie, trzeba robić, bo bez nich... kiepsko, bardzo kiepsko. Ani się pieniądze w portfelu nie mieszczą. Po cichutku. Tak, to znaleźliśmy się na statku. Wspinaczka. Aha, trzeba zabić radiooperatorów. No dobra. Gdzie takowych możemy znaleźć? Bo... czy chwileczkę, legenda. Czy któryś z nich to jest radiooperator? Ciężka sprawa.
strasznie ciężko. Ale domyślam się, że po prostu musimy tutaj kropnąć ich wszystkich. Tak, tylko będziemy musieli wrócić do miejsca początkowego. Dobra. Zakradniemy się. Nie pamiętam, czy to był klawisz T czy E. Mam nadzieję, że to było T, nie F. Dobra. Tylko... A, na szczęście, mamy. No, smutki książę. Na ten przycisk eliminacji można nacisnąć całkiem dużej odległości. No dobra. Tyle łupów, a my nic nie możemy zabrać. Nasłuchiwać ich. O, tam jest jeszcze jedna mość. Oh my god! Shit! Whose body is that? Aha, wykryli trupy. Najpierw brutto poznaczać sobie dobrze cele, nie? No bo potem oni... Oni są lepiej, dużo lepiej widoczni. Jak tego kola się po cichu wyminować? Widzi? Nie widzi. Dobra. Dobrze, że działamy tak szybko. Czemu są pana? Na wypadek gdyby... I co, łącznie jest ich czterech z tego co widzę, tak? A czemu on tak stoi? A i czyż tam popie? Podniósł alarm, no i po frytkach chyba, no. Now for the radio. Czyli udało się. Na szczęście.
jakimś tutaj cudem. Cudem, nie cudem, tudzież tym ogromnym skillem. Dobra, to musimy się dostać na jeszcze wyższy pokład. Okolica wygląda na czystą, aczkolwiek tam dwóch kolesi było chyba na początku. To jest dość niepokojące, ale to w tej chwili nie jest nasze zmartwienie. Większym zmartwieniem jest to, że nasz plecak jest pełen i portfel również. Co jest? Niczego nie można kitnąć. After the money from the parents show up, the kids go onto the black market and we deliver them to the buyers. Double the money. Daddy lied. Kamizelkę królodporną podnieśliśmy jeszcze. Niebieski pasek, no tak. Calm the chatter! Someone triggered an alarm at the Medusa. Morons, we're closing. I can see it right now. Shit, they're coming for me. I'm ready. It's now or never. Czyli będą wchodzić tędy. Pozbędź się posiłków z plaży, no dobra, to nie ma co siedzieć. Płyną. Dobra. Dobra. Cholera. Celnie strzelają. Co, użyjemy te rolki? Troszeczkę zmienimy flankę. Szukamy nas na statku, tam nas przyjmie. Martwy. Karabin tego jest raczej przydał. Takie odległości. Patrzcie, jak nas ładnie biegnie. Hey Dennis, I hit the Medusa. Now the pirate sent a message about Jason. Vas wants us dead. There's no time to talk. Come to a Maniki village. We need your help. Aha, no dobra, czyli przyjęliśmy kolejny obszar. Misja została wykonana. Teraz porozmawiamy z Denisem, tylko wyczyścimy sobie tutaj dokładnie ciała, bo to zawsze jakieś dolary, amunicja. Następne co zrobimy, to udamy się na polowanie w poszukiwaniu skór, z których uszyłem sobie większy plecak i portfel. A właśnie, plecak nie mogę spalony, ale no nic, teraz zwiększ szanse na powodzenie. Polowanie, straszne rzeczy. O, wydaje się ciekawe. Aha, pod jakim? To co? Potusem tam na przykład, nie? To jakieś kołczany, strzały do polowania, pakiety do rzucania, torby na uzbrojenie. Ale tu nic nie mamy. Zbiorniki na paliwo, torby na rakiety, nie ma bez sensu. To jest Denis? Nie. Nie ma tu Denisa, musimy wrócić. Skorzystam sobie z szybkiej podróży. Tak jest. Już nie pamiętam, jak się korzysta z szybkiej podróży. A tak właśnie, dobra. Ojku. Ale jestem się zmęczony. Strasznie zmęczony. Dobra, idziemy pogadać z Denisem. Ta wioska wygląda strasznie pustowo. Chwila, czy to jest... Nie, to jest zadanie poboczne, to my nie chcemy zadań pobocznych, przynajmniej na razie. Chcemy pogadać z naszym wybawicielem. What's happened? Vas prepares to attack our village. He is gathering weapons even as we speak now. My friends are in trouble too. What did the message say? They've been taken to somewhere called PC.
Voss is gonna ransom them and then sell them anyway. Oh, this is good then. You have time. Jason, please, fight for us. The Rakyat will be murdered. Jeez. If you can sabotage the weapons, it'll weaken Voss. It'll be easy to kill. I'll do it. Ah. I knew we could count on you. The pirates stuck weapons in the logging camp in the jungle. Shut off the alarm first, okay? If it is triggered, they will secure the weapon shed. Steal the explosives, then destroy the weapons. You got that? Okay. Good luck. Najpierw udamy się na polowanie, ale zanim udamy się na polowanie, pożegnamy się już w kolejnej części naszego gameplayu z Far Cry 3. W kolejnej części czeka nas w takim razie polowanie, a co za tym idzie, uszycie większego portfela i torby na łupy oraz wykonanie kolejnej misji. Trzymajcie się, do następnego razu.